Równoleżnik M. O misjach inaczej. Sława Jezusu Chrystu, trochę radosne. Alo, alo. Zostało cena na te kosze. Gdzie nas słuchajcie? Abonent 028 Bogaska. Mało swoją chwilę Radio Maria. 12 lat już pracuję na Radio Maria. Mam swoje programy. Jestem dziennikarką, jestem promotorem radio. Mam możliwość przemawiania do tych ludzi, którzy zostali w kraju na antenie radia i ludzie są bardzo wdzięczni za to, że Polka nie wyjechała z Ukrainy, że została z nimi na dobre i na złe. My słuchajmy Ukraińskie Radio Maria. Mamy jeszcze 5 minut. Dziękuję, dziękuję. Kiedy teraz mi się udało, nawet przed wyjazdem do Polski, pojechać na parafię, podchodzi do mnie starsza kobieta, patrzy się na mnie, na niebo i mówi, to jest kobieta z nieba. Jakby dziękując mi za to, że ja jestem z nimi, że ich nie zostawiłam. Kowinicy, 400 km gdzieś od Kijowa. Mieliśmy wspólne spotkanie, wszystkie siostry i wtedy właśnie wybuchła wojna. I była taka nasza rozmowa, co dalej. Siostry zdecydowały się, że wyjadą za granicę, do Polski. A ja mówię, nie, moje miejsce w Kijowie. Wiedziałam, że jestem jednym z pracowników Radio Maria. I też wiedziałam już wtedy, że tylko został dyrektor. I on nie da rady prowadzić radio non-stop. Radio pracuje całodobowo. Na żywo wychodzą programy od 7 rano. No i decyzja była trudna, ponieważ nikt z sióstr mi nie pozwalał. Ale jednak po wspólnych rozmowach usłyszałam hasło, na twoją odpowiedzialność możesz jechać. Generalna nawet uważała, że to jest niebezpieczne, twoja decyzja. Ale dziękowałam jej za to, że szanuje wolność, wybór. Droga to była dla mnie takim chrztem. Jeszcze mi zostało 150 km do Kijowa. I wtedy właśnie zobaczyłam po drodze spalone samochody. Ja nie wiedziałam wcześniej, dzień wcześniej, co się stało na tej drodze. A ja byłam sama w samochodzie. I gdzieś przekraczałam około 30 punktów kontrolnych na drodze. I kiedy dojeżdżam do Kijowa, stali chłopcy z Ukrainy przy drodze i pokazali mi, dalej nie możesz jechać. A ja wyszłam z samochodu i mówię, ja muszę do Kijowa. No i wtedy Pan Bóg dał mi takiego, nazywam anioła stróża, dwóch chłopców, którzy powiedzieli, my jedziemy do Kijowa, możesz jechać za nami. W sumie miałam 30 km do Kijowa, ale jechaliśmy około 4 godzin. I żadne wioski nie były oznakowane. Wszędzie były zciągnięte znaki drogowe. No i przede wszystkim to, że na tych punktach kontrolnych było 5-6 wojskowych, którzy z karabinami na nas byli nastawieni. Ja wiedziałam też, że mogą mi zabrać samochód. I mimo wszystko jechałam. Udało się i dojechałam 6 godzin, powiedzmy 150 km, ale to była najgorętsza moja modlitwa w moim życiu. Wtedy 6 godzin non-stop się modliłam różańce. I wracam się w studiu Radio Maria, to jeszcze prochaję. Kiedy wróciłam na początku wojny, to była jeszcze zima, bo to był luty, spałam na radio. U nas nie ma żadnego pokoju odpoczynku. Mamy podłogę, mamy studia, nie mamy też prysznicu, to był tylko zlew, toaleta. Półtora miesiąca nie wychodziłam z radio. Non-stop w trójkę przebywaliśmy, bo był dyrektor, ja jeszcze ojciec Waldemar Pawelec Palotyn. Ale to było piękne, to nas bardzo złączyło. Z kim my spłykujemy się? Wy nas zauważycie, tak to, żeby nas nie było zdrowienie pysko-pomiśnej karki, że tylko jeden raz kościół się zatrząsł, kiedy upadła niedaleko kościoła rakieta. I to był taki niepewność.
czy rzeczywiście ten dzień się zacznie. Każdego dnia, kiedy wstawałam z tej podłogi, ja dziękowałam Bogu za kolejny dzień. Pochodzę z domu rodzinnego, gdzie nas było 10 dzieci. 7 dziewcząt, 3 chłopców. Jak byłam w szkole podstawowej w mojej rodzinnej parafii, przyjechał misjonarz i zaczął opowiadać o misjach w Afryce. I na koniec spotkania zapytał się, jak kto chce ze mną jechać. A ja byłam w 4 klasie. I ja mówię, ja. A on mówi, dziecko, ty musisz jeszcze rosnąć. I ja, no rzeczywiście on mnie jakoś odesłał z kwitkiem, a potem Pan Bóg posłał mamę, żeby przypomnieć mi o powołaniu. Mama zaczęła opowiadać o siostrach zakonnych jednego razu i mówi, ja bym chciała, żeby jedna z dziewcząt była siostrą zakonną i mówiła to do mnie. Ja mówię, mamo, ty nigdy mi nie mów o siostrach, bo ja nigdy nie będę w klasztorze. I mama rzeczywiście nigdy nie mówiła, ale nie przestała się modlić. Mama się ciągle modliła, bo chciała, żeby 7 dziewcząt to dużo dziewcząt w domu. I potem, kiedy przyszło mnie decydować po szkole, po średniej nawet zakończonej, to ja wybrałam życie zakonne. Kiedy decydowałam się na życie zakonne, to chciałam do Afryki jechać. Ale kiedy wstąpiłam do zgromadzenia, i u nas w zgromadzeniu sióstr Służebnic Ducha Świętego jest takie, że kiedy składasz pierwsze śluby, piszesz kraj, do którego chcesz jechać. Ja na 3 miejscach napisałam Afryka, Afryka, Afryka. No i czekałam na decyzję. Ale potem jeszcze taka formacja do juniorat, do wieczystych ślubów i po wieczystych ślubach powiedzieli Ukraina. Ja mówię, a można potem się kiedyś odezwać, że chcę do Afryki. Tymczasowo jedź na Ukrainę. I potem rzeczywiście pytałam się o możliwość wyjazdu, ale ty znasz język, znasz kulturę, znasz ludzi. Z początku 20 lat pracowałam z dziećmi w katechezie. To były czasy, 1992 rok, kiedy Ukraina otrzymała wolność i możliwość duszpasterskiej pracy w parafiach. I ja zaczęłam, kiedy w parafii było 4 dzieci. Tam nic nie było, ani Biblii w języku ukraińskim, ani katechizmu, ani miejsca, gdzie mogłam z dziećmi się spotkać, żeśmy sobie wszystko to organizowali. I dlatego ta praca przez 20 lat bardzo związała mnie z parafią, z rodzinami. I też właśnie przynosiła owoce teraz, kiedy jestem w innej pracy, ale spotykam się z tymi ludźmi. Pan Bóg obdarzył mnie taką może odwagą. Kiedy był 14 rok i był Majdan w Kijowie, i ja wiedziałam, że będą wszyscy zastrzeleni na Majdanie. I ja po całym dniu pracy poszłam na Majdan, żeby się modlić z tymi ludźmi. Było trudno, ponieważ już transport nie pracował, ja piechotką szłam 2 godziny, duża scena, duży plac, kilka tysięcy ludzi. I mówię, że ja chcę na scenę, bo tam była kontrola, ludzie pilnowali. Nie wszystkich puszczali. A dlaczego? Ja chcę się modlić, proszę bardzo. Ja podeszłam do pana, który trzymał mikrofon, mówię, proszę mikrofon, bo ja chcę się modlić, proszę bardzo. On mnie nie zna, ja go nie znam. I ja mówię, stop, stop do tych ludzi, dawajcie, będziemy się modlić, bo wszyscy krzyczeli, chodzili. Ktoś przysłał nam takich plastikowych 1 000 000 różańców. I oni trzymali to w rękach. Oni to traktowali jak talizman. Mojego różańca nie było widać, więc koło mnie stała figurka Marii Fatimskiej, 1,70 m, ona miała też różaniec. Wzięłam różaniec w ręce i mówię, o to jest różaniec. I ja mówię, dawajcie, będziemy się modlić właśnie różańce. I 7 godzin stałam w jednym miejscu i modliliśmy się. Po 2 godzinach właśnie zaczęli strzelać we mnie. Ja trzymałam ręce tak złożone, bo to miałam różaniec. Kula przyleciała po mojej lewej ręce. Odczułam tylko świst kuli i kula poleciała do nogi jednej dziewczyny. Wtedy byłam przekonana, że ja nie wrócę do domu. Wstałam do 5 rano,
i nikogo nie zastrzelili. Ale we mnie to było takie, dla mnie taki podarunek od Pana Boga, że ja nie odczułam strachu. Ja wiedziałam, że nie wrócę do domu, ale ja stałam. No jakoś wiedziałam, że moja misja jest tam. Myślę, że drogi słuchacze, Radio Maria produkuje pracować dla was. Rozpoczynające Czechów, program w rodzinie Radio Maria. Ludzie mogą zadzwonić do nas i podzielić się swoim doświadczeniem, przeżywania trudności, radości. Też mogą dzwonić, żeby się modlić z nami. To też nam daje odpowiedź na to, co my mówimy. Bo jak jesteś w studio, jesteś sam, tak? Nie widzisz nikogo, ale jak ludzie zadzwonią, to rzeczywiście mnie wiele razy, siedząc w studio, odczułam, jak mi mrówki po ciele przychodzą, jak ludzie mówią takie świadectwa, które rzeczywiście przemawiają i wyciskają z jej w oczach. Niektórzy pytają się, dlaczego Bóg dopuszcza takie sytuacje i dlaczego tak się dzieje i odchodzą od Boga. Odchodzą od kościoła, zostawiają rodziny, gdzieś się tam chowają w jakichś miejscach daleko za Ukrainą. Ale większość jest takich, którzy wraca do Boga, którzy częściej się modlą. I na przykład my na Radio Maria w Ukrainie mamy już trzeci raz pompejską nowennę. 54 dni modlimy się i w ten sposób właśnie ludzi łączy, bo oni chcą się przyłączyć, żeby coraz większy krąg ludzi był modlących się, abyśmy mogli wyprosić ten pokój dla Ukrainy. U nas jest taka modlitewna linia dla dzieci. Dzieci mówią, mam na imię Marysia, mam 5-latek, modlę się za tego. Często się modlą za wujka, które na wojnę, za tatę, za mamę też, bo są kobiety, które poszły na wojnę. I po prostu to dziecinnym głoskiem, 3-latka, 2-latka, ktoś im wybiera numer telefonu, oni tylko mówią, ja sama zapłakałam. I choć pomalę się za mamę, za tata, to te ukraińskie soldaty, sztuk, sztuk, sztuk. Ja jednoczę się z tymi, którzy cierpią i dlatego to też właśnie pomaga tym ludziom być przekonani, że jestem jedną z nich. Ja kocham misję na Ukrainie i dlatego mnie są bardzo drodzy ci ludzie i to, co oni przeżywają, to ja przeżywam. Wam szczerze dziękuję za te słowa i to ja poczynam płakać. A my także z mamą jak zaplakali. Tak, wierno, dużo dobre. Kiedyś na antenie radio ktoś mnie z prowadzących pytał, czy ja tęsknię za Polską. W Wierzbowcu to jest taka chatka na wsi, gdzie ma taki mostek, w którym się wchodzi. Jak byłam przełożoną w tym domu, to zawsze jak zamykałam dom, siadałam sobie na mostku i tam jest taka kręta droga. I tą drogą jeżdżą samochody. Wieczorem to tak fajnie widać, bo to jeden samochód, drugi, a kiedy ta wojna wybuchła, ja wtedy też siedziałam na tym mostku i zastanawiałam się, co dalej robić. A wtedy jeden samochód za drugim jechał do Polski. Mnie też się serce rwało, też, bo w tą stronę jest Polska, ale powiedziałam nie. Lucyna to lux, światło. I chciałabym świecić. I moim pragnieniem jest takim być czystym narzędziem w ręku Pana Boga, żeby On się mógł posługiwać. Wiem, że no, ten głos na antenie jest ważny. Jak teraz jeżdżę do parafii, to ludzie, każdy chce robić zdjęcie ze mną. Każdy po prostu chce mi jakoś podziękować. Może to jest tak, to jest forma podziękowania za obecność. Jak się podejmuje jakieś służby, każdy chrześcijanin myślę, to trzeba iść na całość. Wtedy się czuje tą pomoc, błogosławieństwo Boże i nawet się człowiek zastanawia, skąd ja to mam. W każdym kraju, nawet i w Polsce, myślę, że to świadectwo sióstr, księży jest bardzo ważne. Może niewielkie czyny, bo ja w dalszym ciągu uważam, że ja właściwie to nic nie zrobiłam. Ja powinnam zrobić to, co zrobiłam. W klasztorze jestem od 75 roku i nigdy nie żałuję. Bardzo jestem szczęśliwa
I też jestem gotowa na wszystko, tak jak wtedy, czy na Majdanie, czy teraz w czasie wojny. Może nie dorastam do takiego wielkiego misjonarza, ale po prostu nic dla mnie nie jest trudne. Wiele trudności spotykało mnie na drodze życia zakonnego, ale nauczyłam się oddawać wszystko Bogu tak na serio. I dlatego nic nie jest dla mnie trudne, bo wiem, że kiedy się odda w Jego ręce, to dla mnie nic, bo On to potrafi wziąć, kiedy Mu oddajesz. Wiem, że dzisiaj mogę oddać życie, będąc w Kijowie czy na wojnie, na tych terenach, czy jutro, ale to dla mnie nie ma znaczenia. Ja się nie boję śmierci. Doświadczyłam, otarłam się już o śmierć. Dlatego jestem gotowa na wszystko.